No to powiedzmy o tej wystawie, co ona przedstawia, jak wyglądały prace nad jej stworzeniem. Wystawa pokazuje tylko niewielką cząstkę zbiorów fotograficznych, które mamy w naszym Radomszczańskim Muzeum i które kilka lat temu zostały zaprezentowane na dużej wirtualnej wystawie, którą można oglądać na stronach muzeum. To jest bardzo skondensowana historia okupacji niemieckiej w Radomsku, pokazana przez pryzmat zdjęć. Świadomie nie chcieliśmy przeładowywać wystawy jakimiś tekstami, ograniczyliśmy się tylko do niewielkich podpisów, żeby zasygnalizować, wskazać, co konkretnie zdjęcia przedstawiają, bo wychodzimy z założenia, że obraz pokazuje więcej niż niekiedy słowo. Wystawa podzielona jest na kilka takich modułów, one są dosyć płynne, przechodzą jeden w drugim. Począwszy od samego początku okupacji, bombardowań miasta przez życie codzienne, pokazanie jak wyglądało życie, plakaty, afisze, które regulowały życie pod okupacją niemiecką. Pokazujemy też zdjęcia miasta z perspektywy samego okupanta. Żołnierzy niemieckich w mundurach, cywilów niemieckich na ulicach miasta. I oczywiście dużo miejsca poświęcamy też, stosunkowo dużo, historii ludności żydowskiej, no bo to właściwie II wojna światowa położyła kres jej funkcjonowaniu w naszym mieście.